No poczekam jeszcze, poczekam na was, spróbujemy jeszcze raz, a jak nie, no to chyba będzie dupa z tego, wam powiem szczerze. Nie wiem, co się dzieje ogólnie. W OBS-ie pokazuje mi zielone. Jest spoko, a później nagle pach i kilobajty spadają do 100. No to się nie dziwię, że to nie działa. CPU też nie jest obciążone. Ciekawe. Dajcie znać, czy jesteście na czacie i czy to w ogóle działa. Poczekam jeszcze chwilę. No wiem, że jest ponownie siema, ale no kurczę, nie wiem, co się dzieje, wam powiem. No mam wszystko niby ustawione, to jest w sumie mój pierwszy live. Myślałem, że to pójdzie trochę lepiej. No ale widać, no, że są jakieś problemy. Nie wiem, od czego to jest zależne, wam powiem szczerze. Zobaczymy, no jeszcze chwilę poczekamy. No na razie pokazuje, że wszystko jest spoko. I co, i cały czas działa teraz? Spoko? Kurczę, no bez kitu, myślałem, że to pójdzie lepiej. Zmieniłem co prawda FPS-y. Nie wiem, jak tam jakość dużo spadła. Ale zmieniłem z 60 na 30, to chyba powinno być lepiej, no ale zobaczymy. A jakość spoko, czy nie za bardzo? Jest ok, no dobra, no to co, to zaczniemy może ten, a w miarę, no właśnie, no kurczę, ja też w miarę, to mnie to też tak trochę nie urządza, powiem szczerze. Chyba, że jeszcze mogę zmienić. No dobra, to spróbujmy, na razie może nie będę już kombinował, spróbujmy, pojedziemy tak jak jest teraz. A pikseli żadnych nie ma, jest wszystko spoko. To sobie live'a zrobiliśmy, co? Będziemy tak z jednego na drugi przeskakiwać. Do rana. No dobra, to co? To śmigamy, nie? Sprawdźmy, czy pojedzie to, czy to nie pojedzie. No dobra, mamy pierwszy bieg. O, egzamin na licencję. Start dobry. Nie, no niezły starcik. Ale wam powiem, że na trudnym to jeszcze sobie nie pojeździłem za bardzo. Ale mnie teraz przyblokował. Dobrze, przy krawędźniczku. Kurde, muszę się przyzwyczaić. Dawno nie jeździłem, wam powiem szczerze. Ale spokojnie. Byle się nie wyłożyć. A teraz w czasie gry macie wszystko spoko, czy już poszło? Teraz przy krawężniku, a tak jest, ale mnie tutaj jeszcze odbił. Jeszcze spróbujemy go przyciąć. Ale teraz troszeczkę mnie wyrzuciło. No dwa punkty są. Chociaż mogła być trójeczka na dzień dobry. Dajcie znać, czy to działa, czy nie działa, nie? No dobra.
Oha, no tu się zagapiłem na czas. Jo, to niezły. Ten start był niezły. Dobra. Tasiemka. Może być tasiemka. Jeszcze jeden wyścig sobie pojedziemy. Dobra. Gotowi. Start teraz lepszy. Zdecydowanie lepszy. O, ale mnie tutaj... no nie, no. Powtórka w czterech. No to grubo. Czy co, jak gram? Mam... na iPadzie sobie zrobiłem normalnie. No ty, no nie, no co ja robię? Nie, no grubo, ty tutaj... Chyba tej licencji na dzień dobry to raczej nie zdam. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Znaczy gram, no gram przez Air serwera, tak? Dlatego nie muszę patrzeć na iPada, tylko patrzę sobie w monitor. Później obraz do OBS-a i śmigamy. No nie, no ale ty, no tutaj sędzia, ty. Jeszcze kontuzja, no to grubo się zaczyna, wam powiem. Co sądzisz o wilkach Krosno w tym roku? No mówię, no dopóki tak naprawdę... nie będzie już po okresie przygotowawczym, bo wiecie jak to jest. W okresie przygotowawczym różne rzeczy się dzieją. Kontuzje i tak dalej. Sprawdzę sobie, tylko niestety tym razem nie udało ci się. Szpital, zostałeś kontuzjowany. Potwierdzi złamanie kości łódeczko. O, no to grubo, grubo. Także teraz to takie trochę wam powiem wróżenie z fusów. Mówić co sądzisz o tym drużynie. Zrobię ogólnie podsumowanie każdej drużyny. Już po wszystkich transferach, tak jak wszystko będzie wiadomo. Już najlepiej to właśnie już po obozach przygotowawczych, żeby wtedy mniej więcej coś już wiedzieć, tak? Wtedy sobie zrobimy też takie live'y, pogadamy sobie o każdej drużynie. Bo teraz jeszcze mi się wydaje, że jest trochę za wcześnie, dlatego nie planowałem robienia teraz takich filmów. Dobra. Unia Tarnów czy Polonia? No to wiecie, no wiecie za kim jestem, no to... To chciałbym, żeby wygrała Polonia, no ale niech wygra lepszy. Siema Szymon, siema. Walczę tutaj z tym live'em, bo mam problemy. To już chyba piąte nasze podejście. Dobra, mamy cały czas tutaj na egzamin. Nieźle, żeby tak, kurczę, przegrać pierwszy egzamin, to jest grubo. O, start idealny bym powiedział, jak zwykle. Na początku na pewno tutaj na trudnym poziomie będzie ciężko. Dopóki trochę się nie dorobimy. Teraz ładnie przyciąłem to. Ale no co tu się dzieje, ty? Palec mi z guzika spadł. Dobra, jeszcze ładne wejście. Pod łokieć, jak to mówią. O, ale pięknie, a tak na pierwsze miejsce nie udało się. To jeszcze teraz jest. Jest git. Teraz tylko to dowieść na spokojnie. Jest nieźle. No i mamy pierwszą trójeczkę. W końcu się udało. Mój ulubiony żużlowiec jaki jest, Magic71 pyta. No oczywiście był i jest nim cały czas Tomasz Golob. I tutaj akurat zdania nie zmienię. Dobra, śmigamy drugi bieg. Otwarte pole pod płocikiem. Muszę coś wymyśleć, żeby jeszcze grać, żebym ja słyszał głos. O, ale... Nie no, tutaj to za... Co to za wejście w łuk? Faktycznie jak młodzieżowiec. No nie wiem, tak to musiało się skończyć. Nie wiem, co się stało. Ale nie pykło mi. Dobra, pierwsze pole. Może będzie lepiej.
Niby sprzęgło mam odkręcone, ale... Tam już ktoś wypadł w białym kasku. Nie, mówię, długo nie jeździłem, to wam powiem, że to tak nie jest sobie od razu wsiąść i żeby to pasowało. Ale pięknie teraz przy krawężniku. Teraz za szeroko, spróbuję jeszcze to poszerzyć trochę. No ale to mi akurat nic nie dało. Teraz piękny atak. Dajemy radę. Będzie trójeczka. Musi być. Oczywiście. No i mamy drugą trójeczkę. CSGO? Nie, nie grałem. Nie grałem. Ostatnio dostałem w sumie zaproszenie od Speedway Managera online tego, co powstał, żeby prowadzić filmiki właśnie na jego temat. Ale po prostu no nie mam za bardzo czasu, więc nie biorę się za to na razie, bo to bez sensu. O, start jak zwykle. No potrzebujemy w sumie, potrzebujemy sprzęgło na każdy rodzaj toru. A powiedzcie, co tam się w tym rybniku dzieje. Bo tam grubo z miastem chyba jest jakiś problem, nie? Oczywiście pewnie chodzi o hajs, tam czytałem w sumie. Jestem ciekawy, jak ta sprawa się zakończy. Jeszcze też do końca nie powiedziane, czy Hancock wystartuje. Super. Tu się patrzę na czat zamiast patrzeć na tor. No i gitarka. Jest dobrze. Niestety tym razem nie udało się. Co, ja muszę wszystkie biegi dojechać? Kurczę, no to co jest? No to widzę, tą licencję porobimy trochę, nie? Mistrzu Food Champion, siema, wróciłeś w końcu. Siema, no dokładnie. Transferom pierwszej ligi przyjrzę się dokładnie, jak będę robił o pierwszej lidze filmek, to na pewno mi się dokładniej przyjrzę, bo tak wszystkich klubów no nie za bardzo nawet prześledziłem, wam powiem szczerze, więc nie będę was tutaj ściemniał. No dokładnie, Szymon, jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o kasę. Jestem ciekawy, czy w końcu zniszczą prezesa Mrozka, no. Oby im się to nie udało w sumie, no bo to jest taka wisienka na tym torze żużlowym, można powiedzieć. Dobra, śmigamy dalej z licencją. Lubię jego charakter tak w ogóle. No, rybnik mój, tak jak tutaj pisze Krzysiek, rybnik wystartuje. No oby nie było niespodzianki. Dzięki, Kacper, mam nadzieję, że jakoś się uda na razie zdać licencję. Bo z tym mam duży problem. Dobra, śmigamy. No. Kolejna walka o licencję. Tutaj to grubo widzę będzie. Nie no, muszę jakoś inaczej w te łuki wchodzić. O, prostym motocyklem. Jeździ we Wrocławiu, kurczę! No to znowu po egzaminie. Dobra zwała. Patrzcie, co piszecie. Mrozek jak zwykle gafę zrobił, no pewnie. Coś tam jest na rzeczy, no. Ja. Wyścig przerwany. Jeden wykluczony, punkt za darmo. O, poszli. W ogóle chciałbym też zrobić jakiś film na temat tej całej sytuacji w kadzie, chociaż
układziki i hajs jak zwykle, więc w takie coś to w ogóle my kibice nie wchodzimy. Dobra. Jak trzeci. Patrzę na ten czat i jeszcze gorzej z tymi startami on. Jeden już z walki mi odpadł. Ach, teraz chciałem przy krawężniku i przejechałem. Kurczę, no. I znowu będzie lipa. No dobra, jedziemy dalej. O, pierwszy odcinek z live'a to będzie, widzę, egzamin pod tytułem chyba powinienem zrobić. No i taka strata, ale gonimy. No mówię, dawno nie jeździłem po prostu i muszę się wprawić na nowo. No ha, dobra. Chyba mi dzisiaj jeździć nie kazano, powiem wam szczerze. Dobra, jedziemy dalej, co tam. Pierwszy sezon wam powiem minął, a ja nawet nie zdałem na licencję. No to grubo. Poprzedni sezon, no nie no, żeby nie zdać licencji to grubo, nie? Nie no, żadnych dzikich kart, nie róbcie sobie jaj tak naprawdę, nie? Tutaj to nie wchodzi w grę w ogóle. No dobra, spróbujemy zdać jeszcze raz ten egzamin. Do skutku. Nie poddajemy się. Drugie miejsce. La 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 la. Ale prawie bym wywalił dzwona. No dobra, dwa punkty są. Może tu się chociaż uda dojechać cztery biegi. Jak tam, przygotowania do świąt już? Już skończone? Czy jeszcze coś tam gotujecie? Co uważam o składzie Częstochowy? No powiem wam szczerze, chyba będzie moc. Chyba będzie moc. Coś ściągnęli Doyla, Holte. Powiem wam szczerze, dużo będzie zależało od Holty, bo po tej kontuzji, której nabawił się przecież startując w Toruniu, no nie wiadomo tak naprawdę, czy on będzie Holtą z tych sezonów, gdzie jeździł w Częstochowie, tak? Lata lecą, młodszy się nie robi. A no, jakby był kiepski, to powiem szczerze, tam może być duża dziura. Doyle nie no, Doyle to wam powiem, wydaje mi się, że swoje spokojnie będzie robił. Tego Madsen, Lindgren, no pakę mają, tak można powiedzieć, Dream Team, no ale wiemy czym czasami się kończą Dream Teamy. W szczególności w Toruniu mieliśmy nieraz tego przykład. Kurczę, powinienem to bynajmniej przyjechać drugi. TVP Arci, siema, siemanko, siemanko. Dobra, to śmigamy następny. Także nie, Częstochowa wam powiem, nie, no na papierze to wygląda grubo. Ale też mówię, wstrzymałbym się jeszcze z tym, bo jeszcze się może
wszystko pozmieniać i jedna kontuzja i może i duży problem, tak? Nie wiadomo, czy Madsen będzie śmigał jak śmiga, chociaż nic nie wskazuje na to, żeby przestał latać. Tak do końca nie wiem, jak Lindgren będzie wyglądał, wam powiem. Częstochowa tak naprawdę też, co mi się wydaje, no ale tutaj mnie zblokowali. Nie byłem w stanie nawet cię złożyć włók. Wam powiem szczerze, że nie wiem do końca, jak tam z młodzieżą będzie, nie? No bo tak naprawdę wiemy, kto ostatnimi laty zdobywa Mistrzostwa Polski raz po razie. No młodzież, tak, no nie mówmy się, jak miałby każdy zespół taką młodzież jak Leszno. Ale ładnie tutaj teraz atak przeprowadziłem przy krawężniku, ale przez to prawie przypłaciłem upadkiem. No i znowu trzeci. Kurczę, no niedobrze, niedobrze. Także no zobaczymy, zobaczymy, nie? Dobra, mamy czwarty bieg. Andrzejewski wszystkie biegi wygrał. Fajnie było choć raz go pokonać. I poszli jak zwykle. Ale teraz... Aha, chciałem przy krawężniku, no i oczywiście musiałem coś odchrzanić, że tak powiem. Ajajaj, no i oczywiście co? Niestety nie tym razem. No to super. Nie wiem, tak to jest, powiem wam szczerze, że jak tutaj coś się czyta, czat, jeszcze się mówi, no to... To ciężko się skupić na samej grze, no ale przydałoby się już w końcu zdać ten egzamin. Bo tak to sobie można jeździć, ale... Poza live'em. Dajemy radę. Na razie drugi. A ja tak, ja że nawet sprzętu nie sprawdzam, wam powiem szczerze. Cicho, bo szansa na pierwszą trójkę. Uhuhu, było ryzyko. Dobra. Dwójka też dobra, dwójeczka też będzie dobra. Jeszcze próbowałem, ale no nic, no nie udało się, nie tym razem. Dzięki Mateusz, skupiam się, ale jak widzisz nie idzie. Coś o falu bazie? No powiem wam szczerze, w zeszłym roku myślałem, że falu baz wyżej będzie. No właśnie, no i tak jak tutaj pisze Szamir, wymiana Pedersena na Lindbecka, też mi się wydaje, że to nie był najlepszy pomysł. Nie wiem, czy tam chodziło o hajs, czy po prostu o atmosferę w drużynie, bo, no bo każdy boi się brać Pedersena z uwagi na... Aha, no właśnie, no i widzę, że mam problem i nie mam przedniej opony. A chciałem, właśnie mówiłem, że będzie z tym problem, że nie sprawdziłem sprzętu. Teraz możemy, no co, no tylko symulować. No to świetnie. Czekajcie, szybko to zrobię. Kupimy sprzęcik. I zaraz, momencik. Co my tu było? Do garażu, pach, klep. 10 tysięcy łaguty. 10 tysięcy łaguty. Dobra. To sobie zakupimy. Jeszcze sobie sprawdzę od razu, czy innego sprzętu nie muszę kupić. Co my tu mamy? 17 biegów sprzęgło, 130, 17 łańcuszek, 10 biegów opona przednia, o jeden bieg opona tylna.
Dobra, to zaraz ją sprzedamy. Ale... Dobra, to sobie kupimy. Razy dwa. Mamy, zamontowana jest. Dobra, to śmigamy. Tak, czytam, co piszecie. Tak, jestem z Bydgoszczy, no ale... Jestem w tej chwili bardzo daleko od Bydgoszczy, tak więc wam powiem, że no nie wiem, czy się zobaczymy, no fajnie by było. Dobra, śmigamy dalej. Próbujemy zrobić tą licencję. Może w końcu się uda. No, elegancko. Start piękny. To jest leśno, to po dużym, nie? Ale pięknie tam... Idę, no, idę. Teraz się szczepiliśmy. Jeszcze z tego jakoś wyjdę. Po szerokiej. I duża. I jeszcze raz. Za niego. I kreda. No. Niechże to się uda. I będzie trójeczka. Ale wyścig. Grubo, grubo, ciekawie. Teraz się trochę skupiłem. Włókniarz Leszno. No, finał taki może być, wam powiem szczerze. Ale to co mówię, no to jeszcze jest tak daleko, że o finale mówić teraz to... To jeszcze gruba sprawa. Wrocław, właśnie. No nie, no jest tych drużyn, nie? Grudziądz przecież też grubo teraz wygląda. Także no będzie ciekawy sezon, będzie ciekawy. No a napiszcie, co myślicie, czy nasze F-16 obroni tytuł mistrza świata. Bo nic nie piszecie, kto mistrzem świata, a jestem ciekaw waszych opinii. Moim skromnym zdaniem ma na to naprawdę duże szanse. Dałem na starcie, ale już szeroka. Próbuję się tu wcisnąć, ale jak widzicie jest problem. No nie, nie! Kurczę! Aja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 j. I kontuzja. I kontuzja. Sprzęt cicho sprawdzimy. No w miarę, to śmigamy dalej. A to siema Marcel, tak w ogóle, a to wyjaśniałem w poprzednim, możecie zobaczyć odcinku na kanale, tam wszystko jest wyjaśnione, czemu mnie tak długo nie było, więc zapraszam do obejrzenia. Siema Simer. Mateusz, myślisz, że Leoś ma szansę? Nie no, finał na papierku to bym obstawiał Leszno Częstochowa, ale... Ale tak naprawdę tam się każdy jeszcze może wmieszać, nie? Także zobaczymy, zobaczymy. Tak jak właśnie Patryk mówi, według mnie całkiem to jest możliwy finał, ale no... Możliwości jest dużo. Jedna kontuzja kluczowa w zespole i wszystko zmienia. Dobra. Tak więc śmigamy następną licencję. Lubię robić te licencje. Nie no, pewnie, nie no. Macenowi.
Ale tutaj ciasno było na pierwszym łuku. Wypychają mnie z tego krawężnika. Walka jeszcze się nie poddaje. No, tasujemy się normalnie jak najlepsze biegi w PGE Ekstralidze. Przytnego na kresce. Ale piękny finish. Musicie przyznać, nie? To było grube. Co my tutaj, patrzę jeszcze co piszecie. Mateusz, chociaż ta nowa punktacja bardziej promuje Leona. No na pewno, nie? Ale tak naprawdę, no, po prostu trzeba być równym, nie? Także równym, w sensie, no, wiem o co chodzi. Że teraz właśnie, że nie równym. Znowu wrócą, ale już była ta punktacja z tego co pamiętam. No widzę, że Oskarek też pisze, że według niego Leon ma cen. No chyba tak, dokładnie z tych licencji Marcel będzie cały odcinek. Co tutaj piszesz jeszcze? TVP Arcisz. W jakim programie robisz live'y? No w OBS-ie, nie? Chyba jak każdy, ale dobra, patrzę co jest. Najlepsze drużyny według mnie to Patryk Pikuś pisze. Wrocław, Zielona Góra, Częstochowa, Leszno. Grudziądz, nie? No tam jeszcze Grudziądz bym wcisnął. Dobra, śmigamy. Co teraz? No właśnie, chciałem powiedzieć, już myślałem, że to ja. Ale trzymał długo na starcie sędzia. Próbujemy. I piękny teraz atak przy krawężniku. Jesteśmy pierwsi. Do mety co prawda jeszcze daleko, ale kurczę, no dobrze było zdać tą licencję, nie? No, tak jak będę jeździł, to na pewno. Cicho, bo jest trójeczka. No nie zapeszajmy, nie zapeszajmy. Idziemy w dobrą stronę. Lublin Playoff. O, właśnie, jestem ciekawy, co tam będzie z Grzesiem Zęgotą w Lublinie. Pozdrawiam go z tego miejsca. No właśnie, z Hancockiem to nie wiadomo, czy on wystartuje i to jest ten problem. A jeżeli chodzi o Lublin, powiem szczerze, zaskoczył mnie w zeszłym roku i wydaje mi się, że jak najbardziej w tym roku również ma szansę to podtrzymać. Dwie trójeczki na dzień dobry, jak myślicie, uda się zdać teraz licencję? Próbujmy. Może ja powinienem z tyłu jechać. Potem niech oni się tam wytną. No ale wyścig przerwany, no chciałem powiedzieć, ja miałem jechać. Oj, oj, oj.
pierwszy live i tak jak mówicie, i będzie pod tytułem egzamin. Nie chcę za bardzo ryzykować, ale trochę muszę, no bo kurczę. Szkoda tych punktów tak straconych. Jeszcze pierwszy popełnił taki błąd. Nie wiem, jak to utrzymałem. Ale no nie, no. Ale mnie łyknął na ostatnich metrach. No ale grubo, grubo, grubo. No te zmiany numerów to są raczej bardziej kosmetyczne, no tak naprawdę, no kombinuję. Ja za dużo bym już nie ruszał, tak? Tak samo jest mowa też o KSM-ach, żeby wróciły, nie? I też nie wiem, czy do końca to jest dobre, no i co, i tak co parę lat będziemy to zmieniać? Raz będą KSM-y, raz nie będą, raz takie numery, raz takie. No ciężko. No właśnie tak myślałem, Mateusz, żeby o Rybniku zrobić odcinek. No ale spokojnie, jeszcze czekam, jak to się tam do końca wyjaśni, do nowego roku, no i wtedy zrobimy taki odcinek. Dobra, jadę, bo tutaj mam czwarty bieg, mam 3, 6, 8 punktów, no, jest szansa, nie? Że zdamy ten egzamin. Oczywiście znając życie, zapeszę. Skupienie pełne. Cicho, bo prowadzę. Zawsze łatwiej mi się z przodu jeździ. I chyba damy radę. Ewentualnie. Nie, wolę nie mówić, nie. Wolę nie mówić, bo. Jest! Będzie to! Mamy to! Mamy to, panowie i panie! Grubo! Patryk, tak naprawdę może być każda drużyna mistrzem Polski. To jest. To jest, na razie to jest wróżenie z fusów. No zrobię takie przewidywania, Marcel, na pewno zrobimy taki odcinek. Tylko mówię, no spokojnie. Pomału, damy radę. Tak jak mówiłem właśnie po tym, jak wróciłem, czemu przestałem nagrywać, tam jest wszystko wyjaśnione właśnie temu, że nie wyrabiałem właśnie, więc spokojnie, pomału do przodu. Gratulacje, zostałeś prawdziwym żużlowcem. Podpisałeś swój pierwszy zawodowy kontrakt z zespołem Bydgoszcz. Nie no, mamy to. I od razu hajsu dostałem, więc szybko sobie wejdziemy do garażu. Na 9 biegów sprzęgło. No przydałoby się kupić, nie? A jeszcze sprawdzę pozostałe, łańcuszek na 9. Na dwa biegi, dobra. One sprzedamy. Przed nią. Kołpak jeszcze jest spoko. Dobra, 9 biegów jeszcze. Jeszcze nie kupimy, pojedziemy z tym, co mamy. No, Polska, trzecia liga juniorów, runda 12. Dobra. Patrzę, która to godzina. To pierwsza 21. Siema Skanix, siema, siema.
to śmigamy. Poznań, Piła, Bydgoszcz, Łódź. Tak, bez próby toru śmigamy. Ryszpiński, Czajkowski, Pietrzak. Pierwsze pole. Czy coś z tego będzie? No, na pewno. Tak to będzie. To na pewno coś z tego będzie. Ja cię kręcę, nie? Naprawdę jeżdżę jak młody Cajmer. Jednak mogłem wziąć tą próbę toru, co nie? Długi ten tor. Strasznie długi, wam powiem. Ale jeszcze walczymy. Ale wejście teraz. Cisnę mu się. Nie. Jeszcze nie tym razem. Długi tor, ale wąski. Może teraz. Nie. Nie da rady. Ach, jeszcze wyjechałem na koniec. To nie będzie łatwa kariera, muszę wam powiedzieć. No, dzięki. No, oczywiście Polonii Bydgoszcz kibicuje, aż Greninia. Znaczy, się mieszkam poza granicami, to bardzo daleko, bym powiedział, do Tarnowa. Powiem ci właśnie, zapomnieliśmy o Wufim, tak? Tajski oczywiście, że wróci. No, na bank jeszcze wróci, nie? Jeszcze wydaje mi się, że zresztą nie jedno mistrzostwo wywalczy. I zresztą mój syn kibicuje tajskiemu, tak w ogóle. Także... No, ma to coś tajski, że przyciąga te medale do siebie i... No i podoba mi się w ogóle jego klasa, tak? Nie tylko na torze, ale i poza nim. Fajnie by, Speedway D, fajnie by było, jakby Motor Lublin awansował do playoffów, mając takich kibiców. Powiem się, to po prostu należy. No, no kibiców to naprawdę, no witają i przyjezdnych, i każdych, i... No większy stadion by mogli wręcz powiedzieć mieć, ale... Ale czy to od razu na playoff, no należy się to każdemu, ale kibiców naprawdę gratki. Dobra, sprawdzam, czy jeszcze pojadę w ogóle, bo coś... Ach, jadę. Kurde, te samoloty mnie tutaj denerwują. Jak zwykle start idealny, nie? Gonimy. Nie, my lubimy jeździć z tyłu po prostu. Co za wejście. Nie, powiem wam, że jednak na trudnym poziomie to już jest inna gra. To już nie jest zabawa. Ale pomęczymy się. Trzeba próbować, co nie? Dobra, co tu jeszcze piszecie? O Boberze. No, Ekstraliga już nie jednego Kapi się pyta właśnie. Co sądzicie o Boże, że... Bobrze w przyszłym sezonie w Elidze? No... PG już nie jednego zweryfikowała i może mieć ciężko. Talent chłopak ma, no. Życzę mu na pewno powodzenia.
Patryk pisze, Tim Janowski, Wolfin Den. Komu kibicuje w Ekstralidze? No nie, no kibicuje Polonii Bydgoszczy i tak. I tutaj PG, kto wygra? No niech wygra najlepszy tak naprawdę. Skaniks pisze, myślę, że zaskoczy Artiom Łaguta. Właśnie. Ostatnio robiłem jego kartę na moim Instagramie speedway_strefa. Zapraszam zresztą was z tego miejsca. Możecie sobie zobaczyć tam moje karty żużlowe. I właśnie zadałem tam takie pytanie, czy Artiom ma szansę na medal indywidualnych mistrzostw świata. Moim zdaniem ma dużą i może nie jednego zaskoczyć. On już nieraz pokazywał, że ma to coś, że może liczyć się w walce nawet o najwyższe cele, tak więc Artioma na pewno bym stawiał w gronie faworytów. Dobra, śmigamy następny bieg. To był start, nie? Przynajmniej tak nie odjechali na początku. Ale już zająłem swoją ulubioną pozycję, no i oczywiście... Ajajaj. Tarara, po trawce też można, nie szkoda, że skrótami nie mogę jeździć. Asza pisze, pytanko, wiesz, czy można już odblokować tryb kariery? Nie wiem, powiem szczerze, ja płaciłem za to, także nie wiem, czy można oglądając reklamę odblokować na stałe. Speedway D, jak Madsen będzie w pełni sprawny, to pozamiata towarzystwo w GP. No, odważne stwierdzenie. Myślę, że będzie liczył się oczywiście o najwyższe cele, ale tak naprawdę w tej chwili w żużlu dużo zależy od sprzętu. Trafisz, wygrywasz wszędzie i wszystko. Nie trafisz i masz duży problem. Patryk Pikuś, ja bym w każdym meczu żużlowym, ja byłem na każdym meczu żużlowym w tym sezonie. No dobra, to śmigamy następny bieg. No to co mam? Wykluczenie, wykluczenie, zero wykluczenie. Grubo, nie? Po dużym jedziemy. Teraz kreda. I cicho, bo będę trzeci przez chwilę. Tak jak powiedziałem, przez chwilę. Blokujemy go, no chociaż punkt by się przydał jakiś przywieźć w naszym debiucie. No jak mnie tak usadził, to będzie ciężko. Aha. Kurczę, no co ja odchrzaniam dzisiaj? Jakub Pietrzak, siemanko, siemaneczko, siemaneczko. No i nic, przegraliśmy, no w sumie trzecie miejsce, Łódź pokonana. No, nie dorzuciłem za dużo punktów. Dobra, jeszcze sprawdźmy garaż, coś tu się kończy, 4 biegi sprzęgło. Dobra, sprzedajemy, kupujemy. I teraz musimy je jeszcze ulepszyć. Łańcuszek, 4 biegi. Sprzedajemy, co tam. Kupiliśmy. 20 biegów, 13 biegów opona tylna. Dobra. Śmigamy. O, kolejny sezon pyknął.
Runda 13, trzecia Liga Juniorów. Jeszcze sobie tym razem próbę toru odjadę. To krótki tor, no taki średni, widać łuki w miarę, ale samemu to się zupełnie inaczej jedzie. Widzę, że godzinka już minęła na streamie. To jest mój pierwszy stream. Sorry, że tak wyszło w ogóle, nie? Że tyle razy próbowałem to załączyć, że to zadziałało. Jeszcze mi znowu coś ścięło przez chwilę, ale śmigamy dalej. Dobra, starczy tej próby. Patrzę teraz szybko, co piszecie. Jakiego zawodnika nie lubię najbardziej? Aż piszę. Momencik, bo coś mi się tutaj zwiesiło. Patrzę, czy to wszystko jeszcze działa. Działa. Nie, nie mam jakiegoś zawodnika, którego nie lubię, nie? Kiedyś był, był to Nicky Pedersen, ale później nawet go polubiłem. No właśnie, nie wiadomo co z Hancockiem, tak? Tak jak piszesz Speedway. Czy w ogóle wystartuje, czy w Grand Prix? Kurczę, no nie wiem. Ciężka sprawa tak naprawdę. Dobra, śmigamy.